Nowy początek. Nauczanie domowe. 28 marca. Księga proroka Izajasza, rozdział 65, wersety od 17 do 21. Tak mówi Pan. Oto ja stwarzam nowe niebiosa i nową ziemię. Nie będzie się wspominać dawniejszych dziejów, ani na myśl one nie przyjdą. Przeciwnie, będzie radość i wesele na zawsze z tego, co ja stworzę. Bo oto ja uczynię z Jerozolimy wesele i z jej ludu radość. Rozweselę się z Jerozolimy i rozraduję się z jej ludu. Już się nie usłyszy w niej odgłosów płaczu ani krzyku narzekania. Nie będzie już w niej niemowlęcia, co miałoby żyć tylko kilka dni, ani starca, który by nie dopełnił swych lat. Bo najmłodszy umrze jako stuletni, a nie osiągnąć 100 lat będzie znakiem klątwy. Zbudują domy i mieszkać w nich będą. Zasadzą winnice i będą jedli z nich owoce. Odrodzenie, o którym mowa tutaj w tekście, a którego dokonuje Bóg, jest jak nowe stworzenie. I tymi cechami charakterystycznymi, wskazującymi na tę Bożą ingerencję i Boże pochodzenie odnowienia i odrodzenia, to jest wesele z tego, co ja stworzę. To jest cecha charakterystyczna. To jest radość z tego, co Bóg uczynił. Ponieważ naród był wtedy w bardzo trudnej sytuacji, po zawieruchach, po wojnach, po deportacjach, to odrodzenie jest tu przede wszystkim pokazane w takiej perspektywie. Rozwesele się ze stolicy i rozraduje się z narodu. I druga płaszczyzna to były to czasy, kiedy ciągle nieprzyjaciel niszczył też dobra materialne. Stąd to podkreślenie, że mieszkać będą w domach przez siebie wybudowanych i spożywać będą owoce z tego pola, które uprawiają. Z jednej strony wydaje się to niesamowicie górnolotne, że to są nowe niebiosa i nowa ziemia, a z drugiej strony tak proste zasady, że po prostu spożywam ze swojego pola chleb, który posiałem. Ta obietnica dotyczy też usunięcia narzekania i płaczu i przedłużenia życia, pełniejszego skorzystania z tego daru obecności na ziemi. Wielopłaszczyznowość, tak jak stworzenie jako dzieło Boga, jest bogate. I w każdej zatem z dziedzin charakterystycznym jest ten Boży rys nowej perspektywy, nowego życia, nowej jakby, nowej drogi, którą rozpoczyna ten ktoś, kto odrodzenia doświadczył. I można to odnieść jak najbardziej do tego społecznego wymiaru, że zmienia się sytuacja, że Bóg interweniuje i naród, który do tej pory był uciśniony, jest wolny. Nie ma wątpliwości, że wiele razy w historii doświadczaliśmy tego, ale trzeba powiedzieć, teraz też jest taki moment, w którym wiele dziedzin odradza się. I widać, że to odrodzenie jest nawet w trudnej sytuacji, nawet w zagrożeniu, ale jednak odnawia się coś w narodzie, budowane jest coś na nowo, uwidacznia się dobroć, solidarność, ofiarne serce. To są odrodzenia, to jest odnowienie czegoś, co było gdzieś tam poukrywane. Ten nowy początek to jest radość. W tym wymiarze, że będziemy się cieszyć ze swojej stolicy i z całego ludu, który zamieszkuje nasz kraj. Ale to można odnieść równocześnie do życia wspólnotowego czy parafialnego. Kiedy Bóg przychodzi z ingerencją, kiedy Bóg stwarza na nowo pewne rzeczywistości, również poprzez ludzi, których daje, pewne rzeczy zaczynają funkcjonować inaczej. Osoby zaczynają budować inne relacje. Dzieła podejmowane są zupełnie na niespotykanym poziomie w
porównaniu z tymi, które były. Dlatego nie będzie się wspominać dawnych dzieł, rzeczy. Teraz wspominamy to, co Bóg zrobił. I to odrodzenie można odnieść oczywiście do małżeństwa i rodziny. Bywają kryzysy, kłopoty, ale gdy Bóg przychodzi z łaską, z nowym światłem, z nową miłością, uczuciem odrodzonym, wtedy to jest nowy początek. Tak jak nowe stworzenie naszego podejścia do siebie, naszego serca dla siebie, naszej życzliwości, miłości, troski. Niektórzy twierdzą, że też właśnie wtedy poczynają się nowe dzieci. Wraca zgoda, wraca miłość, wraca chęć życia i perspektywa. Nowe stworzenie. I oczywiście odnieść to można do życia duchowego, osobistego. Ja, kiedy przychodzę, jestem otwarty na Bożą ingerencję. Poprzez doświadczenie, na modlitwie, poprzez światło płynące ze słowa, poprzez nawrócenie w sakramencie pokuty, poprzez nakarmienie i przeżycie uczty ofiarnej, jaką jest Eucharystia. To wszystko, każdy z tych elementów może być częścią nowego stworzenia. Początku, który Bóg daje. I we wszystkich tych wymiarach, jak widzimy, początek to nasza otwartość i Boży palec, który dotyka, który rozlewa moc, błogosławieństwo i miłość. I dlatego mamy szansę. I dlatego ciągle mamy nadzieję. Ponieważ zdarzyć się może nowy początek w każdej chwili. Pomimo przeszłości różnej, czy to w osobistym życiu, czy też małżeńskim, czy rodzinnym, czy parafialnym i wspólnotowym, czy nawet narodowym, to Bóg ma tę władzę i tę siłę. A my mamy oczekiwanie, że właśnie już jest przygotowywany nowy początek dla Ciebie. Pomódl się o to i przyjmij błogosławieństwo w tej dziedzinie nowego początku. Błogosławieństwo Ojca, Syna i Ducha Świętego.